Witam Państwa serdecznie. Zagramy w Alan Wake, ale tutaj muszę koniecznie coś sprostować. Joe X. Nie wiem, jak to przeczytać. Ciekawe, kiedy domyślisz się, że trzeba przestrzelić łańcuch. Bardzo sprytny komentarz, natomiast jeżeli dobrze obejrzałeś poprzedni odcinek, to nie mam broni. Przynajmniej wtedy nie miałem. I pytanie jest innego typu. Nie kiedy się. Halo. Znowu mi się. Halo, przepraszam. A nie, dobrze. Dobrze, nie jest pytanie, kiedy ja się domyślę, że trzeba przestrzelić łańcuch. Tylko pytanie brzmi, kiedy ja się domyślę, że trzeba zdobyć broń. Także już wiem, o co chodzi. Tutaj zaraz będą. Zaraz będziemy musieli te ptaszki oświecić. Dobra. Tak, tamten łańcuch najpewniej trzeba przestrzelić, ale trzeba było najpierw się rozejrzeć i wejść tu. Zebrać jak najwięcej wszystkiego. Teraz to mogę sobie przestrzelić łańcuch. Nawet kolano sobie mogę przestrzelić, jakbym bardzo chciał. Natomiast w poprzednim odcinku, jak nagrywałem, nie miałem jeszcze broni. Oczywiście pierwszą myślą było przestrzelić łańcuch. Ale tak naprawdę tędy Alan mógłbyś przejść. Nawet pod spodem mógłbyś przejść. Nie. No, strzelaj. Ale strzał, normalnie. No, idziesz czy nie? Idzie tak otwierać długo. O, crap! Jak śmiesz zachodzić mnie tak. Co za emocje. Emocje mnie napadły, właśnie nie mogłem przed chwilą nic mówić. Dobra. W poprzednim odcinku mieliśmy lepszą latarkę. Zaczę na koniec ją zgubiliśmy w tym helikopterku. Znowu mam tą szybką myszkę. Kurde, jak jej nie lubię. No nie lubię dziadówy po prostu. No coż zrobić. Co to kurde, świeci się jak jakiś złoty obiekt w TIFie do ukradnięcia, to jest lampka. Pamiętajcie, pamiętacie jak to w TIFie pięknie było, jak się błyszczały pięknie rzeczy, które można było ukraść? No coś wspaniałego, dobra. Może to nie jest jak TIF, ale też coś tam się zbiera z tych półek, na pewno to nie jest nasze. Tak, Stasiu, Stasiu ma. Jak to na dwuletnie dziecko przystało, ma swoje słownictwo i też po swojemu nazywa bajki różne, które lubi oglądać. Ostatnio wymyślił, ogląda świnkę Pepe. Świnka Pepa. Mówi na to papipa. A tak, papipa, tak Stasiu? A jak a listonosz padł, to jak mówisz? Listonosz pat to jest pa-pa-pa. Także trzeba odróżnić pa-pi-pa od pa-pa-pa. And here's a new song from a band that they always remind me of our local rock legends, the Old Gods. I couldn't tell you why. I guess it's just, you know, one of those things. Anyway, here's Poets of the Fall and their latest single, War. Kurczę, powiem szczerze, te pioseneczki Old Godsów są całkiem. Wziąłbym sobie to radio ze sobą. O, crap! Jak śmiesz. Tu piosenka leci, a ty mi tutaj. Z drogi. Wow. Ja mnie zdenerwowali. Za dużo was tu.
Świecę, świecę. Kurczę. Nie jest dobrze. Cholera, powiem, że... Zaszli mnie ze wszech stron. Ktoś tu we mnie miota jeszcze przedmiotami. Nie, to był cios zza kadru. Ciosy zza kadru są najgorsze. I to jeszcze przy takiej muzyczce. Naprawdę, nie mogę się tu skupić. Nie mogę się tu skupić w ogóle. Trzeba inną metodę obrać. Dobra, włączamy starą muzykę. And here's a new song from a band that they always remind me of our local rock legends, the Old Gods. I couldn't tell you why. I guess it's just, yeah, one of those things. Anyway, tak, one of here's those to the things. Their latest single, War. Ja ci to dam. Nie wolno dać się zajść z tyłu, pamiętajcie. Ciebie załatwię z tego. Ten gościu w okularkach głupi. Nie no, ile ich tu się nalazło. Ilu ich tu się nalazło. Też te race się coś krótko świecą. Ale piruecik. Dobra, proszę państwa. Czy jeszcze ktoś? Przy tej pięknej pościelowej piosenaczce mi wyskoczy. Czekajcie, bo ja muszę sobie kontrolować, ile ja tu nagrywam. Dobra, 8 minut, wiem o tym. To mi wystarczy. Dobra, tu jeszcze doładujemy. Muszę przy okazji ogarniać Staszka jeszcze, wiecie jakie to... Ach, no to muzyka po prostu, no wziąłbym to radio ze sobą. Sprawda trochę taka pościeluwa, ale może być, może być. O, do strzelby. Coś jeszcze? Może WD-40 na oliwiące, na skrzypiące drzwi. Termos tam zauważyłem. Tak, na imprezach przy takiej muzyce to się tylko przytulańce tańczyło. Mój ulubiony taniec, żeby nie było. Bo wiecie, że jestem pierwszy tancerz we wsi, normalnie. Ja żartuję, nienawidzę tańczyć. Po prostu nienawidzę. Dobrze, idziemy dalej. The power plant glowed in the night. It was close. But I had to find a way across. No co, przepłynąć nie możesz? Przecież jesteś bardzo wysportowanym pisarzem. Dobrze. I tu znowu będziemy musieli walczyć z ludźmi jakimiś. Strzałka tu wygląda na strzałkę. I to dyszenie charakterystyczne. No
No niewiele tego, ale dzięki. Lepsze to niż nic. Dobrze. Coś mi tu błysnęło. A, coś chciałem jeszcze dopowiedzieć, bo wiecie, ja czasami jeden temat lubię ciągnąć długo. A propos książki właśnie Piaseckiego. Aż ty. Aż się zaiskrzyły te elektrody. No tu nie wolno przychodzić, bo jest prąd. A co do książki Piaseckiego, tam Wiktoria napisała, że nie lubi zasadniczo książek historycznych. To w zasadzie nie jest książka historyczna, to jest taka nowela, może powieść, to jest w formie pamiętnika po prostu. Czyta się właśnie historię jakiejś przygody głównego bohatera, które sam tam raczył opisać. No i tutaj też prąd, nie podchodzimy do prądu. Także to nie jest książka historyczna, chociaż powiem wam szczerze, że to jest pierwsza książka tego typu w zasadzie, którą przeczytałem, nie licząc i pana Tadeusza i tam jakiś jeszcze tego typu. Światełko, lubimy światełko. Zbieramy wszystko. Powiedzcie mi, czy my się zbliżamy do końca gry? No zobaczymy. Przepraszam bardzo. Ej, no nie... Znowu zapomniałem, jaki tu jest system. Dobra. Także mam nadzieję, że to was... Właśnie miałem powiedzieć, że mam nadzieję, że to was nie odstraszy. No właśnie, że to jest książka, można powiedzieć, historyczna. A masz. Leć w tranzystor, czy tam co to jest? Transformator, nie tranzystor chyba. Nigdy się na tym nie znałem. To co, skaczemy do wódki na główkę? Już przecież dzisiaj raz skakałeś, Alan, do wódki na główkę. No... Ja już nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. Dobra, tu musi być gdzieś w pobliżu coś w rodzaju może przełącznika albo czegoś. Danger, high voltage. Dobrze, proszę państwa. O, jep, pepepapipa. No niestety. Hej. Czemu się pan tak czaisz za węgłem? Cholerne czajniki. Cztery. Nie strzelaj! Właśnie zapominam ciągle, żeby nie klikać. Kartka. Myślę, że przyszedł czas na czytanie, skoro mówimy o książkach. No to co, poczytajmy coś, nie? Making her way through the water pipe alone, Cynthia was angry at the writer. Foolish young man, taking unnecessary risks. And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the 70s, she hadn't wavered once. As hard as it had been, she was tired of protecting the town all these long years, and now only wanted to rest. Tak. Także, powracając, byłem zaskoczony, że ta książka mnie tak wciągnęła. Wciągnęła mnie po prostu jak mało która. Że naprawdę, albo się starzeje, albo tetryczeje na starość i historia zaczyna mnie ciekawić. albo nie wiem co, albo po prostu... Trafiłem na książkę, która pasuje do mojego gustu. Jakby to powiedział Bungo, me gusta. Tak, kiedyś oglądałem coś i tak mówił właśnie.
Chyba często tak mówi. Nie wiem, dawno nie oglądałem. W ogóle coś... Uwaga na high voltage. Cholerny high voltage. O, świetnie. Gdzie on jest? Au! No nie w twarz. Przeładujemy. Ale weszły baniaczki. Przepiękne. Także co, będziemy szli po jakieś róże, tak? Z tego, co w tej książce było. Patrzcie, tam na górze jest fotel. I tam na tym fotelu jest kartka. Idziemy sobie posiedzieć na kartce. Może mleko? Na drogę? Mhm. 16 minut, ten czas leci. Oj, jak ten czas leci. Wow. Tak wysoko jedziemy? No dobra, nieistotne. No to czytamy, no jak już tak wszystko. The story I had written in the cabin had come true. Touched by the dark presence, I had written a horror story. But the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. Wspaniała historia. Jestem urzeczony do les. I tak, proszę Państwa, tak to właśnie jest. Dobra. Siedemnaście minut to jeszcze nie jest bardzo strasznie długo. Ptaszki. Dlatego idziemy dalej. To wygląda na most, ale jest skręcony. Trzeba go odkręcić. I podejrzewam, że jak włączymy odkręcanie mostu, to będzie bardzo długo trwało, a my będziemy musieli czekać. Podoba wam się ta melodyjka w tle? Jest tak, pasuje do tej atmosfery, właśnie do horroru. Cholerny wyskakiwacz. Już nie wyskoczy. O, rakietnica, to się zawsze przyda. Dobrze, tym razem nie kliknąłem. Dobrze, bardzo to ładnie, podoba mi się, chciałbym tu pracować. Chciałbym być otwieraczem mostu, no przecież to jest otwieracz mostu. Taka praca. A, już kliknąłem. No zobaczcie, przecież to jest idealna praca dla mnie. Siedzi sobie tu człowiek, ma okna na... praktycznie na cztery strony świata, no dobra, ma. Na dwie i pół. W stronę świata. Sobie siedzi, most się przekręca. Jak sobie... Halo? Halo? No, kręć się, kręć w życiu, no. Tylko nie mówcie, że most jest nawiedzony. On się dalej kręci. Och, cholerne ptasiory. No, ptaszki się zrobiły wredne ostatnio. Zaraz. Tu mam być? Tak, tu mam być. Uwaga! Opsa! A most się kręci, dalej się kręci.
ptaszki zniknęły. Słyszę helikopter, to jest dobra wiadomość. Super! Tak się cieszę. Punkt zapisu, dobra. W następnym odcinku będzie punkt zapisu, ale chyba nagram ten odcinek już za sekundę. Dobra, zapraszam Was do następnego. Łapki w górę, komentarze, wszystko wiadomo. Na razie.